Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed wami Stellaris. Wracamy do tej wspaniałej gry. No i zajmiemy się dalszym rozwojem naszego fantastycznego królestwa. A jak ono wygląda w tym układzie? Czy to jest tak, to jest kolonia? To jest kolonia. Mamy 4 na 5 planet. Dawno mnie tutaj nie było, ale mniej więcej już się rozeznałem w sytuacji. Mamy tutaj jakieś okazy zwierząt, które musimy sobie zebrać, żeby zrobić tą mini misję, które się pojawiają w naszym rejestrze sytuacyjnym. Ale zaczniemy przede wszystkim, zanim włączę tutaj dalej grę, od wybrania kolejnych badań. No i tak, w fizyce co my mamy? Dezintegrator. To likwiduje osłony lepiej wrogów. Tutaj możemy mieć więcej hajsu, co by się w sumie przydało, jeżeli chcemy mieć większy okręt. Teraz tak, czy ja potrzebuję obrony punktowej? Na razie niekoniecznie, bo w sumie z nikim nie walczę. Moduł obrony laserowej? Nie. Chmura błyskawic? Nie. Pomagaj w badaniach? Nie, bo jeszcze nasze floty latają i tam naukowcy badają inne układy sąsiednie. Laser drona górniczego? Nie. Czyli w sumie co? Zostaje albo dezintegrator, albo maksymalny zapas energii. Biorąc pod uwagę, że mam tutaj naukowca, który pasuje idealnie pod dezintegrator, pojedziemy tak. I mamy 31%. Dobra. W socjologii. W socjologii już widzę. I teraz tak. Mam tutaj rzadką technologię. Regenerująca się tkanka kadłubowa. Działa to w ten sposób, że ona po prostu przywraca osłony. Znaczy osłony. Pancerz. Kadłub. W ciągu miesiąca 2%. Jeżeli mamy to na LC zamontowane, my moglibyśmy na razie na SK, ewentualnie jak będą niszczyciele na MC. Więc 1% w ciągu miesiąca. Jest, ma to jakiś sens na przykład na statkach transportowych, na statkach badawczych, na tego typu maszynach, ze względu na to, że jak nawet coś się stanie i tam połowa życia spadnie, nie trzeba wracać do bazy, tylko po prostu ten statek się za jakiś czas zregeneruje, oczywiście o ile uda nam się uciec. Natomiast czy to się opłaca zakładać na statkach wojskowych? No nie powiedziałbym do końca, bo jednak nasza flota, jeżeli już walczy, to no to nie będzie stała w jednym układzie, aż się zregeneruje i nie wiem, 20 miesięcy, bo przez ten czas już dawno doleci do głównej bazy i wróci. I jeszcze coś zdąży zrobić. Dobra. My potrzebujemy oczywiście miesięcznych wpływów, więc z tym polecimy. I stolica imperialna, która ma fajne bonusy. To się na pewno przyda. Niszczyciele już w drodze, niedługo będą, 19 miesięcy. Lecimy. Co my tu mamy? Mamy kawałek floty. I tu mamy kawałek floty. Tutaj co mamy? No dosyć konkretny sprzęt wrogów. I jeden, i drugi. Więc jest się z czym bić. Statek konstrukcyjny. Gdzie ty teraz pracujesz? Bo tego akurat nie sprawdzałem. Robił hajsy. Okej. Jakieś hajsy zrobił. Czy ja mam jeszcze gdzieś inne hajsy do przygarnięcia sobie? Wygląda na to, że nie. No te jeszcze nie są w naszym układzie. Ale mam nadzieję, że już niedługo będą. A skoro tak, mamy 6, no to myślę, że mogę się pokusić o na przykład tutaj stację górniczą. Lecimy. Trochę się boję użyć tej floty. Czy ona będzie lecieć przez ten... Serio? Aha, zajebiście, ona sobie tu stacjonuje. No to jest okej. W takim razie te 3 statki wyślę sobie... Nie. Wyślę sobie tu i niech lecą tutaj. I generalnie niech to lecą tutaj. Piękna sprawa. Natomiast tu widzę, że mam upgrade gotowy do statków. Dlaczego? Nie pamiętam już. Anomaly found. Badaj. No 0% na niepowodzenie. No to jest dobrze. Co tu mamy? Czy ja mogę tu włożyć deflektor?
będzie osłona. No proszę. I teraz sobie zaupgrade'ujemy flotę. Ile to będzie? O kurde. No ale to świadczy, że te upgrade'y to naprawdę konkretne upgrade'y. Wydaje mi się, już nie pamiętam szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że ja jeszcze nie upgrade'owałem mojej floty, więc... Powinno to dać jakiś efekt. Tutaj widzę jeszcze flotę buduję. A nie, to jest ta modernizacja. Ships upgraded. Construction complete. Nie mogę się ogarnąć tego, że tutaj stacjonuję, nie w stolicy. Bo przeważnie moja flota główna stacjonowała w stolicy. Tutaj wcześniej sobie ustawiłem budowy na powierzchniach planet. Wiecie co? Ja sobie chyba ustawię w kosmoporcie statek kolonizacyjny. Modułów żadnych nie mamy nowych jeszcze. Construction complete. Świetnie. Mamy 6 kredytów dalej. Aha, będzie pewnie jakieś zadanie niedługo. No i to jest naprawdę ciekawa sprawa. Jestem bardzo zainteresowany tym, jak to wszystko będzie wyglądało dalej. Być może to ja się tu połączę i wchłonę praktycznie go. No ale tak mi się wpieprzyć z posterunkiem, no to jest masakra, co on tu zrobił. Ale będzie płacił wysoką cenę za to. Tego jestem pewny. Tu jest dyszka i 65% tylko, to mnie nie interesuje. Tu mamy jeszcze 16. Nie, zgarniemy tą 15, bo tutaj jest sporo właśnie bonusów do nauki. No i jeszcze mały do kredytów energetycznych. I socjologia, przecież zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tu mamy jeszcze badania techniczne. Nie jest źle. 535. Flota zmodernizowana. To co? Do boju? Niech się dzieje, nie? Jeszcze to ich połączę. Nie. Najpierw ich zmodernizuję. I teraz mamy co? Ships upgraded. Construction complete. Troszkę podskoczyło. Łączymy to. Zatrzymujemy grę. Sprawdzamy, co się tutaj dzieje. Czy jeszcze gdzieś mam jakąś planetę, która ma więcej niż 2 do zaoferowania? Sprawdźmy tu. Nie. Tu są 2 dwójki. Ta planeta jeszcze nie u nas. Tu jest wróg. Wiecie co? No właśnie. Spróbujemy sobie stacje badawcze wybudować. Trzeba zainwestować w końcu w naukę. I mamy 619 flotę. Myślę, że to pozwoli nam... Nie, ja potrzebuję tylko floty. Pozwoli nam uderzyć. Czy to są szczątki? Nie. Aha, to są, tutaj mamy, serio? 2 gatunki zwierząt? Okej. Może być i tak. Boże, co za dziwne odgłosy jakieś tutaj się rozlegają. Raznum, Xora, Hark. Ciekawe, kto wymyślał te nazwy. Leci. Leci. Za chwilę wleci. A my będziemy to obserwować. Mamy wroga. Kto jest naszym wrogiem? 3 okręty. I nie wiemy niestety. Nie badałem jeszcze żadnych statków kosmitów. W ogóle kosmitów nie badałem. Stąd też nie wiem, co to jest, ale przypuszczam, że to jest coś w rodzaju kosmicznej ameby. Nie wiemy nawet, jaką bronią dysponuje. To za chwilę się przekonamy. Dobrze, że zamontowałem tarczę na pewno, bo jednak te 2 pierwsze strzały, czy nawet w niektórych wypadkach 3, trafią w tarczę. To wydłuża zdecydowanie życie System survey complete. Naszych jednostek wojskowych. Co ja tu zbadałem? Zapraszam tutaj. Potem zapraszam tutaj. Oczywiście o ile nie będzie tam jakiegoś wroga, bo
przeciwnym razie będzie problem. Popatrzmy sobie na piękny widok walki. Mijamy gwiazdę tego układu. Jeszcze nie ma zasięgu. I czy statek obcych w końcu nas wykryje? Hostile fleet engaged. No i on już ma zasięg. My niestety musimy podlecieć. I to właśnie jest... Evading hostile fleet. To właśnie są tarcze. One dają ten... Wyrównują szanse w tej sytuacji. Tu jak widzicie lecą takie mini dronki i one też będą naparzać w nasze korwety, co stanowi dosyć spory problem, ale przy tej ilości korwet powinniśmy sobie szybko poradzić z przeciwnikiem. Sklepać szybciej, bo mamy straty. Padła nam tylko jedna... Jezu. Przestań gadać, stary. Spadła nam tylko jedna korweta, ale dwie były bardzo blisko, żeby też zginąć, także będziemy sobie je leczyć. Teraz tak, zbadamy sobie ten obszar. Niech będzie najpierw projekt badawczy, szczątki i projekt badawczy. Jakoś dziwnie tutaj wyszło w ogóle. Skąd oni się tu wzięli, skoro ja już zbadałem ten układ? Naprawdę dziwnie tu wyszło. Dobra, tutaj mamy podsumowanie naszej walki. Tak, to była kosmiczna ameba. Mamy awanse. To nas nie interesuje za bardzo. Dobra. Za chwilę w stolicy wybudujemy kolejny okręt. I zasiedlimy sobie na następną planetę. Gdzie by tutaj się pobudować? Chyba tu, chociaż... Nie, tutaj, zdecydowanie. Mimo, że na tym polu nic nie ma i nie będzie boostu bezpośrednio dla złóż już tu istniejących, to jednak tutaj mamy żarcie i jak tutaj wybuduję siedzibę główną, to będzie boost do jedzenia, który na tej planecie na pewno się przyda, bo jak widzicie, nie ma zbyt dużo jedzenia. A jedzenie, jak wiecie, jest potrzebne, żeby się rozwijać. To praktycznie z każdej gry strategicznej znamy. Ulala. Jeszcze na jednej planecie, powiedzcie. Ulala. Okej. Grubo. Aha. Tu mamy jednak wroga. Zobaczmy tu. Tędy będziesz leciał. No to tak, to tutaj. Konstrukcyjny. Budujemy stację badawczą następną i lecimy. Długo do moich nowych okrętów? 5 miesięcy, zajebiście. Będzie trzeba jeszcze moduł w kosmoporcie wybudować i do boju. Ten układ wydaje mi się, że badany był, ale nie jestem pewny. Kurde, chcą mnie znowu zamknąć. Czy ja miałem... No, miałem zasięg granic już wybudowany. Okej. Dawać mi ten okręt i zajmujemy planetkę. Construction complete. Pyk, pyk. I pyk. Dopisujemy tylko kolonia. Okej. No niestety, teraz będziemy troszkę na minusie z racji tego, że będziemy kolonizowali planetę. To jest dosyć kosztowna operacja. Statek badawczy poleciał. I tu powoli idzie strasznie. Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie zainwestowanie w farmę. Kurczę, sporo tutaj jest tych surowców. Fajna planeta. No i wielka przede wszystkim. 6 na 5. Dobrze mówię? 2. Nie, co ja gadam. 5 na 5. 25 właśnie. Nie ma takich planet. 6 na 5. Na razie armii żadnych nie będziemy utrzymywali na planetach. Co jest i dobrym rozwiązaniem, i tak naprawdę nie do końca, bo jeżeli wróg nas zaskoczy, to w ciągu tej chwili no nie będziemy w stanie wyłożyć prawdopodobnie tylu minerałów, żeby wybudować wszystko na czas.
No, tak mi się marzy ten układ, ja pierdzielę. No kto wie co tu się wydarzy. Ja bym jednakowoż obstawiał za tym, że ja będę pierwszy. Jeżeli chodzi o ponowne połączenie się. Co by tutaj... Niech będzie. Skończymy ten układ. Tak i tak. Mamy też bardzo dużo wpływów. Więc teoretycznie mógłbym sobie tutaj wybudować posterunek graniczny, wchłonąć ten układ i chyba tak zrobimy. Bo stracimy jeden wpływu, ale za to właśnie będziemy za chwilę go mieli. Zerknę sobie jeszcze tylko na rząd, nie, na polityki. Research complete. To za moment. Mamy niszczyciele. Bardzo dobrze. Uszkodzenia armii, pociski termojądrowe, ekstra. Sprawa. I co tu mamy? Zapas minerałów, sieć kopalni. Minerałów mamy dużo. No jakbyśmy odkryli zasób. Kusi. Uszkodzenia armii, minerały. Też kusi, to jest dobre, ale idziemy w pociski zdecydowanie, bo musimy zwiększać siłę rażenia. Okej. Okay. Miałem przejrzeć jeszcze polityki. Blokada informacyjna, rozbieżność etyk, nie. Nie. Nic ciekawego. Tego nie będziemy zmieniali. No dobra, to raczej chyba w nic nie zainwestuję. Chyba, że... pokażcie mi... Holigans. Holigans i tutaj planeta, lista edyktów. Duch nauki. No, ale tu nie ma nauki. Serio, ja nie mam na żadnej... O, tutaj na przykład jest. I tu już ten duch nauki... Special project też za dużo complete. Construction complete. Jak rozwiniemy sobie jakąś planetę, a prawdopodobnie to będzie ta, pod względem nauki, to wtedy będziemy szaleć z edyktem. Myślę, że na razie nic więcej nigdzie nie potrzeba budować. Jak konstrukcyjny się zwolni, lecimy i zakładamy tutaj posterunek. 34 miesiące będzie następny. Następny punkt wpływów. No i połączył się. Kurde, co on się szybciej rozwija? I zamyka mnie. To kutasiarz jeden. Ja mu zaraz pokażę. Kosmoporcik, ulepszenie. Przy okazji zrobimy sobie niszczyciel. Tu będą właśnie niedługo pociski nowe. Przesuniemy sobie na atak, zwiększymy obrażenia. Tego nie rozwiniemy. Dubaj. What the fuck? DM-ki zamontujemy, jeżeli chodzi o energię. Na pewno M-kę zamontujemy. W sumie to dwie nawet M-ki zamontujemy, jeżeli chodzi o tarczę. Jeszcze S-kę mogę. Jeszcze jedną S-kę, ale to właśnie nie do końca jest mi potrzebne. Szczerze wam powiem, że sam nie wiem, co mam teraz zrobić. Osłony 100. Tak naprawdę mogę zmniejszyć... Właśnie. Silniki. To obniża koszty, więc warto tak starać się to wyzerować. System survey complete. Zapas energii raczej nie jest nam potrzebny. Zwiększamy pancerz. No i zobaczymy, co ten Dubaj będzie w stanie zrobić. Mamy niszczyciel, mamy korwetę. I tutaj jak będziemy mieli te pociski, to już będzie naprawdę fajnie. Debris analyzed. Dobra. Statek badawczy. Statek badawczy odkrył całe gówno tutaj. Ja chyba tutaj... Nie, aha, nie mogę polecieć. Dziad zamknął granicę. Nie, no to no, on szykuje, no szykuje mu się taki wpierdziel. Naprawdę. To będzie grube, co tutaj będzie się działo. Irytuje mnie ten koleś. Boże, a gdzie jest...
to na przykład. No to tutaj już będę za chwilę to badał. Aha, czyli zostało już tylko to, co jest w granicach tamtego typa. No nic. To tego nie zrobimy. W takim razie nasz statek badawczy będzie badał układ numer 2. Nie ma wyjścia. Regenerująca się tkanka kadłubowa plus 10%, program hodowli AMEP 10%. Powoli, ale jednak odkrywamy sobie w sumie za darmo kolejne technologie, które no, w tym jedną tą rzadką. O właśnie, i tu jest przykład. Mamy 75%, tak teraz spojrzałem na życie. Jeżeli mielibyśmy tutaj tkankę regenerującą się, no to generalnie nie trzeba by było wracać do bazy, bo ta tkanka za ileś tam miesięcy by się zregenerowała, kiedy nasz statek po prostu by sobie latał i robił swoje tak naprawdę dalej. No ale do tej tkanki jeszcze nam jest daleko. Tutaj są statki kosmitów i nie zawaham się użyć mojej floty, żeby to odbić. Czemu znowu... Aha, bo ja buduję te stacje górnicze. O kurde. Aha, tu jest zakładana kolonia. Tu jest zakładana już kolonia, chciałem powiedzieć. Bo my, tak patrzę, kurde, nie ma planety. A ja nie wiedziałem, że oni już dolecieli i są nawet w połowie. Anomaly found. Badaj, 7% to badaj. Cały czas czekamy na statek konstrukcyjny. Jeszcze jedną tutaj stację wybuduję i zakładamy kolonię. Trzeba go wybierać. To może nie zagwarantuje nam połączenia się z Delta Provanis, ale będziemy już na pewno blisko tego. Nie buduję też w tym momencie żadnych statków wojskowych, bo po prostu 21 korwet mi wystarczy, plus dodam do tego 5 niszczycieli i mogę rządzić. Nie wiem, czy uda mi się 5 wybudować. W sumie tak się marnują minerały. Rozwijać to, panowie. Montażowni korwet wszędzie oczywiście nie będę budował. Tutaj to samo. Ok. A tak. Cóż mogę powiedzieć? Nie mam niestety bliżej już jakichś planet nadających się do zasiedlenia. To trochę smuci, bo jednak... Hostile fleet engaged. Gdzieś coś by się przydało. Byśmy sobie utworzyli federację. Dobrze mówię? Sektory w sensie. Czy ja potrzebuję zarządców? To też jest pytanie. Generalnie zarządca oczywiście jest przydatny, no bo widzicie, ile ma taki w tej kolonii bonusów, tak? Do badań technicznych, fizycznych, socjologicznych. Mamy tutaj czasy usuwania przeszkód minus 12%, minus 10%, zadowolenie plus 4%, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Najczęściej widuję plus 2. Jest! Statek konstrukcyjny nam się zwolnił, więc lecimy tu. Czekajcie. Nie no, chyba wybuduję, bo... Gdzieś tam kiedyś chyba bym wchłonął ten układ, ale to jeszcze w Jezu wieki. Tylko tak sobie pomyślałem, może gdzieś indziej. No ten układ też wygląda zacnie. Pewnie miałbym... No nie miałbym, bo to jest aż tutaj. Ten układ prawdopodobnie bym miał. Nie wiadomo, co w nim jest. No i to jest właśnie ten problem. Nie wiem, co tam jest. I to jest takie ryzyko. Chyba, że polecę. Dawaj, floto. Statek badawczy skończył w tym układzie. To przenosi się teraz do tego.
Robimy projekt badawczy i badanie układu. Statek konstrukcyjny. Wiecie co? Na razie go po prostu wrzucę na orbitę. I niech sobie tutaj stacjonuje. A jeżeli tam moja flota i potem statek badawczy nic ciekawego nie odkryją, to sprawę olejemy i wybudujemy tutaj posterunek graniczny. Ulepszenie gotowe. Modułów brak, więc pozostało uruchomić produkcję niszczycieli. O, dwa tylko na razie. Ale te ulepszone kosmoporty tam się przydadzą na drugi poziom, bo mam nadzieję, że jakieś moduły niedługo się pojawią ciekawe. No i tutaj widzę, że dojdzie za chwilę do złączenia. No może, a to będzie ciekawe, to prawie jak Yin i Yang, czy tam jakoś tak to się nazywało. Te siły japońskie, czy chińskie, nie pamiętam. I kolonia za chwilę zostanie wybudowana, nasze finanse wrócą do normalności. Koszty kolonizacji 8, czyli powinienem mieć plus 6. Colony established. Dokładnie tak. No, i troszkę ich tutaj odepchniemy. Jak wygląda powierzchnia? W sensie, co będziemy tutaj zajmowali oczywiście. Oczywiście jedzonko, więc budujemy farmę. I to tyle, co mogę tutaj zrobić. Mamy 300 minerałów, więc spokojnie możemy wyprodukować sobie kolejny niszczyciel. Tym bardziej, że nas na niego stać. Moja flota za chwilę doleci do celu. Trzy statki kosmitów. No, to oznacza, że może być tutaj coś ciekawego. Construction complete. Spoko. Construction complete. No dawaj. No nie, raczej tu bym się nie spodziewał, ale... Construction complete. Podlecimy do słońca, będzie walka od razu ze wszystkimi. Kurde, ta korweta padnie. Trudno. Mulders padnie. Hostile fleet engaged. A może? Nie no, padnie, bo to mocno... No tak, zdecydowanie. Mocno walą. Patrzcie, jak idealnie tutaj lecą. Będzie pojedynczo, pojedynczo. Situation log updated. Pojedynczo, grupowo. Hostile fleet engaged. A ci gdzie? Patrzcie, zawracają. Ja myślałem, że oni na dół polecą. A lecą. Okej. Okay. Konstrukcyjny jest na orbicie. Dobra. Situation log updated. System survey complete. Hostile fleet engaged. Jedna korweta padła. Czy padnie druga? Chyba padnie. Bo nasze rakiety zanim dolecą, to troszkę trwa. Najgorsze jest to, że właśnie mogłem w sumie zatrzymać statek, ale nie padnie. Poprawiły się osłony, bo osłony się regenerują. No ale cóż, zrobimy tak. Tą flotą wracamy i się leczymy. Statek badawczy rusza do tego układu. Robimy dwa projekty plus badamy układ. Statek konstrukcyjny czeka jeszcze. Szczątki zaraz tutaj zbadamy. Generalnie powiem wam, że podoba mi się ilość minerałów, bo no tu mam 14, tu mam 13, tu widzę 8, tu jest 8, tu jest 9, tu jest 6, tutaj po 4, tu 8. No to jest kurde naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Nieraz zaczynałem już rozgrywki, gdzie minerałów było jak na lekarstwo. Chociaż na początku wydawało się dobrze, bo była mgławica, bo to, bo tamto. No ale też popatrzcie. Chociaż z drugiej strony nie, no. Tutaj jest mgławica, dlatego jest aż tyle. Nie oszukujmy się. Ciężko w zwykłym układzie dostać aż tyle minerałów. Chociaż tu jest 8, tu jest 9. Mgławicy nie ma, ale to nie jest 14 czy 13. W każdym razie, jakby ktoś się zastanawiał,
absolutnie warto zajmować mgławicę, bo jednak te szanse na coś fajnego zawsze istnieją. Szybciej, leć tutaj, bo jestem ciekawy. W sumie tego też jestem ciekawy. No badań chyba w tym odcinku już nie zrobię. 29, 38. Chociaż gdybym przyspieszył. W sumie nic specjalnego się nie będzie działo. Zrobimy sobie tylko tak, jeszcze zbudujemy niszczyciel, nawet dwa, a nawet trzy. I jak te niszczyciele się wybudują, to łączymy nasze floty i kasujemy wroga w tym układzie. Powoli będziemy sobie czyścić. Tutaj jest jeszcze stacja nawet kosmitów. A tutaj to w ogóle już będzie zatrzęsienie, więc będzie z kim walczyć. Będzie również z kim walczyć razy dwa, jeżeli chodzi o naszego sąsiada. Chociaż on jest mocny. Ikarzuri. Kontakty. Ikarzuri. Minus 87. Równa naszej... Aha, patrzcie. Flotą to może nam podskoczyć, ale... technologicznie jest równy. Kurde, jeszcze chciałem coś sprawdzić. No właśnie, trzeba go zlikwidować, bo to jest fanatyczny militaryzm. Przecież on będzie na nas, kurde, napadał. 3 planety, 18. Imperium Dresów, 5 planet, 28. No błagam was. Im szybciej go przejmę, tym lepiej. Żeby tylko nie miał żadnych układów z sąsiadami. Myślę, że w następnym odcinku możecie się spodziewać wojny z nim. Tak mi się wydaje, bo... będę miał już w ogóle jeszcze bardziej zwiększony limit marynarki wojennej. Będę miał niszczycieli sporo. I myślę, że taką armię ponad 1000, gdzieś koło 1200 siły wojskowej powinna wystarczyć. Do tego dorzucimy kilka jednostek armii uderzeniowej, żeby przejąć mu planetę. Dziękuję, pozamiatane po stolicy. I w końcu Finn będzie nasz. Przejmiemy sobie te kredyty energetyczne. W ogóle chciałbym go zlikwidować, przejąć, zająć, nie wiem jak to nazwać, wyniszczyć. I będziemy mieli całą mgławicę tylko dla siebie. No i pierwszą wojnę oczywiście z głowy, nie? Czekajcie, bo coś tu się stało, czego nie rozumiem. Aha, nie strzelać. Kurde. What the? Aha. No tak, bo ja przecież tu mam przyciski. Niestety program do nagrywania po prostu zakrywa mi plus i minus z przyspieszeniem, więc muszę... zapomniałem całkiem, że muszę klawiaturą się posługiwać. Wybaczcie. Jak to wygląda dokładnie? Trzeba to... badaj. Trzeba tutaj to rozwijać, bo żarcia mało na planecie. Serio? Skończyły się minerały. Przypuszczam, że też bym mógł, ale czy tu potrzeba? Potrzeba. Trzeba będzie te głębokie zapadliska pousuwać, bo ich jest sporo. Tutaj też są. Tu na szczęście jest w ogóle mało, no ale to jest mała planeta. Situation log updated. No tutaj patrzcie, to jest zatrzęsienie. Skurde, 1/4 planety. Zajęta przez zapadliska. Pokażcie mi, to jest żarcia. No, całe... G. Tak. Jezu, nie! Ja chciałem na tym wybudować żarcie. Dobra, no nie wiem gdzie. Dobra, zrobimy tak. Bo tutaj mamy naszą główną bazę, że tak powiem. Co tu mamy? Mamy tak, kondensatory z zielonego kryształu plus 20 i regenerująca się tkanka kadłubowa następne plus 10. To już powinno całkiem sensownie wyglądać. Jeszcze budujemy nasze niszczyciele. To na razie nie wybieramy się na wojnę.
Szczątki za chwilę będą badane. Tu jest Cybrex. Tu jest stacja cyberseksu. Koniecznie tam polecimy. Tylko... Naukowiec są poziom 4, a drugi? O, ten debris analyzed. Ale ten chwilowo jest zajęty. Dobra, ale fajnie. Fajnie, że tutaj coś takiego jest. Będziemy mogli ruszyć z zadaniami właśnie. Bo tu są prekursorzy cybreksu. Ja to nazywam cyberseksu. I jeżeli to odkryjemy wszystko, no to mamy wtedy całkiem ciekawą sytuację, bo odkrywamy układ, w którym są ślady pradawnej cywilizacji. Raz to w życiu tylko zrobiłem. Tylko raz mi się ta misja pojawiła tak, że mogłem ją dokończyć. I uwierzcie, warto. Zdecydowanie warto. Dobra, gdzie ich wysłać? No, układ tragiczny. Lecimy... A, wiecie co? Niech spada tutaj z planetą. Co prawda to jest tylko dyszka, no, ale zobaczymy, co tam będzie. W ogóle to ten statek muszę koniecznie naprawić. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Skończyłem? Nie. Co ta produkcja tak stoi w miejscu? Przecież to powinno zapieprzać na tej prędkości. Mamy już 662 minerały. Fajnie, bo ciągle można coś budować, tylko nie mam, kurczę, następnego modułu. Czy ja tu mogę coś rozwinąć? Minerały. Wiecie co? Oczyścimy te pola. System survey complete. Stój. Który układ? No właśnie, i tu... No niespecjalnie coś jest. Jednak. Aha, ten naukowiec miał zostać wysłany tutaj. Statek konstrukcyjny, w takim razie masz pozwolenie na budowę posterunku granicznego. Flota główna, gdzie jest? Tu jej nie ma. Zapraszam. Patrzcie. Construction complete. To jest chyba 6 niszczycieli. Dokładnie, 6 niszczycieli i to ma prawie taką siłę jak 20 korwet. Piękna sprawa. Szkoda, nie zamontuję jeszcze tych nowych pocisków termojądrowych, ale to ta armia powinna sobie spokojnie poradzić z jakimiś tam kosmitami. Jak to dziko wygląda. Jest! Połączyliśmy się. No to mamy Yin i Yang i Yin i Jung i jakieś tam jeszcze. Jeszcze sporo rzeczy w ogóle mamy do wybudowania. Szczególnie jeżeli chodzi o naukę. Czy to jest jedno? Jedno. No to tu koniecznie trzeba wysłać statek do budowy. Kurczę, 12. No mała planetka, ale korci, żeby to zająć. Patrzcie, i dopiero 32. Piękna rzecz. Doleciał pan? Proszę bardzo, łączymy. Świetnie. 1K. No zdecydowanie możecie się spodziewać wojny już w przyszłym odcinku. Anomaly found. Badaj. Mamy problem z energią. Chwilowy, spokojnie, chwilowy. Tu jest 8. Tu jest 8. Construction complete. 3 i 3. Fajnie. Takie właśnie lubię. O kurde. O kurde, magnetyczny cud. What the fuck? Czekajcie, pierwszy raz to coś takiego widzę w ogóle. Co to jest magnetyczne? Pole magnetyczne tej planety w jakiś sposób wpływa na działanie naszych komputerów, ale zamiast utrudniać ich pracę, czyni je bardziej wydajnymi. O kurde. Zajebiste.
Czyli mam nadzieję, że to się będzie co jakiś czas pojawiało. Ej, to jest mega sprawa. Pierwszy raz coś takiego widzę. Lecimy. No jakbym miał już rozwiniętą tą planetę, to... No to całkiem przyjemny bonus do nauki. Special project complete. Oho. Ukończono projekt archeologiczny Cybrexu. Znaleziono artefakty. Jest gotowy, świetnie. Poproszę mój statek badawczy. Kurde, to zapisywanie gry mnie draży, nie, ale jest konieczne niestety. Chyba tutaj. Ulala. No, to wygląda przyzwoicie. Z tej strony bym musiał zobaczyć, co jest. Za chwilę go znowu zamknę ja. Którędy ty polecisz tutaj? Masz pozwolenie. Jezu, ja... Okej. Nie spodziewałem się w ogóle, że ten posterunek zrobi coś takiego. Przecież jak on powiększył moje imperium? I w ogóle ten... Ja pierdzielę. To była genialna decyzja, żeby go tu wybudować. Dlatego mamy prawie zamkniętą tą część wroga. To tak, na pewno zrobimy na pierwszy ogień tutaj przyrost kasy. Kasa. I kasa. Plus, zobaczę jeszcze, czy gdzieś mogę kasę. Przydałaby się. Jak to wygląda z żarciem? No nie, no niestety, no muszę zajmować to na tej planecie. Na tej planecie tu jest trochę kasy. Tutaj mogę sobie, ale na razie nie będę robił. Czemu? Czemu? Co się dzieje? Jak to zadowolenie? Badania? Nie. Dobra. Ale widzicie, no to jest tylko plus 2. Ten jeszcze migruje do cholery! Kurwa, co tu się dzieje na tej planecie? Jakaś patola w ogóle. I ten mi migruje, no sukinsyn. Tu powinno być żarciem dobrze, tak. No to sobie ich zamienimy. Elektrownia. Tego gościa przerzucimy tu. Elektrownia. Stolicy. Nie no, tu powinienem kurde badania postawić. No to w takim razie elektrownia. Jest minerałów wystarczająco. Po robocie? Jeszcze nie. To do dzieła, na co się patrzycie? Ach kurde. Chyba nie kliknę. Hostile fleet engaged. Niszczyciele. W ogóle fajne są te nowe statki. Bardzo mi się podobają. Padnie coś? Chyba padnie. Uuu, lala. To szybko. Situation log updated. Do domku. System survey complete. Idealny czas. Pyk. I proszę spadać ten układ. Construction complete. Co, chyba będę inwestował w to, bo... Żarcie... Jezu, nie! Żarcie... Tu mamy żarcie... Nie. Tak zrobimy. I poproszę tutaj żarcie.
I to powinno zdecydowanie poprawić status tej planety. Kurde, boję się, że jak tamci mi wyemigrują, to zrobi się lipa. No tu jest 3 minerały, no to jest dużo, słuchajcie, plus... Construction complete. Nie wiem, o co mi chodzi z tym zadowoleniem. No nie jest złe takie, no 52%. To jest nawet więcej niż połowa. Ja wiem, no w stolicy jest pięknie, bo jest na zielono. 66. No to też w sumie dupy nie urywa, ale... O tak. Dawać elektrownię na drugi poziom. Ten budynek wymaga do działania pełnej populacji. No to za chwilę będzie. Żart się też rozwiniemy. Aha, bo to jest stolica. A dobra. Lecimy. Co się będzie... Co? Gdzie? Cel Istrum. Gdzie mam jakiś Istrum? Takie cwaniaki? Flota zregenerowana. O proszę, jednak się udało. Jakąś technologię opracować. Co mamy? O właśnie, widzicie? To są te wici ameby, które nas atakowały. To jest zajebiste, bo to zadaje strasznie duże obrażenia, jeżeli chodzi o obrażenia dzienne. No właśnie, średnia uszkodzeń 20,80. To jest mega dużo. Plus 50% przebijalność pancerza i 100% przebijalności osłon. Zajebiste. I celność 100%. Tylko zasięg. To jest jedyny minus, to właśnie zasięg. Trzeba wejść w kontakt. Tkanka już ma połowę. Farmy orbitalne mnie na razie nie interesują. Chociaż po jakimś czasie tak naprawdę farmy orbitalne to jest bardzo dobra technologia, bo wtedy macie żarcie niekoniecznie z planety, a na planecie możecie usuwać farmy i po prostu stawiać sobie na przykład jakieś laboratoria, które zdecydowanie poprawią wasze wyniki w wykrywaniu nowych technologii. Przydałyby się usuwania przeszkód, ale no nie te. No chociaż ruchome piaski też są teoretycznie. Żywotność... No nie ma tutaj zbyt ciekawych rzeczy. Laboratoriów jeszcze nie odkrywam, bo niepotrzebne są. To dawajcie to. Niech będzie. Może w następnej rundzie trafi się coś fajniejszego. To chyba tyle na razie. Ale czemu to na mnie leci? Regeneruje się po skoku. I leci do Nikor. Czyli moja flota... Stop. I cofnij się. Tam może sobie siedzieć, tam mi nie przeszkadza. Ale dlaczego mi się pojawiło, że jest na kursie do mnie? To wszystko powinienem spadać, ale no nie teraz. Construction migracja. No i poszli sobie. W pizdu sobie poszli, no. Frajerstwo. Kurde, mogę wulkan usuwać. Ruchome piaski, czy ja... Nie, ja nie odkrywam chyba ruchomych piasków. Co to było? System survey complete. Ruchome piaski, dobra. No to jest dobrze. Jest dobrze. Gdzie ty pracujesz, powiedz? Tu cię wysłałem, bo też mi do łba strzeliło. Szybko mi się tutaj naprawiać. Ale patrzcie, przez ten fragment mogę przelecieć. Ciekawe. Dobra. Zwolnijmy to. Tempo. W sumie to nawet zatrzymajmy. I słuchajcie, na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka ze Stellaris. Mam nadzieję, że następny uda się nagrać szybciej. I jeszcze w ramach wyjaśnień pewnych rzeczy, no niestety, u mnie tak filmy będą się pojawiać
niezbyt regularnie, a to jest spowodowane wieloma rzeczami. Natomiast możecie się spodziewać, że mniej lub bardziej intensywnie ten kanał będzie sobie funkcjonował i prawdopodobnie pojawią się też inne tytuły. Mam w planach i to jest raczej pewne, FIFA nową oczywiście, czyli wrócę do korzeni, no wrócę do tego, co kiedyś nagrywałem bardzo często i raczej nie wiem dokładnie, jak to wyjdzie, ale plany mam takie, żeby niekoniecznie skupiać się na fucie, bo na fucie stoi wiele, wiele kanałów, natomiast u mnie byście zobaczyli właśnie tą nową odsłonę kariery plus zwykłą karierę. Mam nadzieję, że ten tryb dalej będzie funkcjonował, bo na przykład w 16 gram bardzo dużo właśnie taką zwykłą karierę i muszę przyznać, że ciekawe rzeczy tam się dzieją i naprawdę tryb jest mega emocjonujący. Fut pewnie też będzie, bo w tym roku w futa nie grałem prawie w ogóle i już powoli zaczynam nabierać ochoty na niego, a w 17 ma być całkiem fajnie to wszystko rozwinięte. Więc to tyle, jeżeli chodzi o przyszłość. Pewnie będzie też Battlefield 1, no zobaczymy w każdym razie. Na razie cieszę się, że w końcu dysponuję sprzętem, który umożliwia mi nagrywanie w normalnej jakości. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jak tak, no to wiecie, co zrobić, tam na dole taki przycisk. Byłoby miło. W przyszłym odcinku spodziewajcie się wojny z naszym oponentem, z naszym sąsiadem. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się.